39. Latek poszukiwany listem gończym zastrzelił się z własnej broni podczas zatrzymania przez policyjnych antyterrorystów. Mężczyzna był podejrzany o handel narkotykami. Ciało kobiety z ranami głowy i klatki piersiowej znaleziono w piątek wieczorem w Pcimiu, Woj. Małopolskie, gdy na miejsce przyjechała policja. Do incydentu doszło 12 grudnia po godzinie 6 rano w Kędzierzynie Koźlu, Woj. Opolskie, ale dopiero teraz sprawa przedostała się do mediów. Była to realizacja przez pododdział antyterrorystyczny sądowego postanowienia o zatrzymaniu poszukiwanego listem gończym. Akcja nastąpiła, ale mężczyzna dokonał samopostrzelenia śmiertelnego. Na razie brak podstaw do ewentualnych twierdzeń, że policja zachowała się nieprofesjonalnie. Wyjaśniamy tę sprawę, powiedział Radiu Opole Eugeniusz Węgrzyk, prokurator rejonowy w Kędzierzynie Koźlu. Decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Opolu na miejsce zdarzenia zostali skierowani funkcjonariusze Wydziału Kontroli. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej. Akcja antyterrorystów została nagrana? Film jest obecnie analizowany przez śledczych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że działania funkcjonariuszy przeprowadzone zostały prawidłowo.